Adam urządził imprezę w domu swoich rodziców. Następnego ranka okazało się, że ktoś go okradł. Złodziej zabrał z sejfu wszystkie pieniądze i biżuterię. Adam zadzwonił do czwórki swoich najlepszych znajomych i powiedział: ktoś mnie wczoraj okradł. Domyślacie się, kto to mógł być? Maria powiedziała: przykro mi, ale nie wierzę, że był to ktoś od nas. Julia stwierdziła: cały wieczór siedziałam na dole, nawet nie zbliżałam się do sejfu twoich rodziców. Nie widziałam nic podejrzanego. Bartek wykrzyknął: coś ty! Wszyscy goście z imprezy są dziani. Może to był dostawca pizzy? A Rysiek powiedział: Marysia przyszła na imprezę z jakimś obcym podejrzanym typem. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to on był złodziejem. Kto okradł Adama? Julia. Adam nie wspominał nic o sejfie. Skąd w takim razie wiedziała? W długopisie zostało pół wkładu tuszu. Ile słów może zapisać? Sam długopis nie jest w stanie napisać ani jednego słowa. Może to zrobić jedynie osoba, która go trzyma. Jeden z klientów nie pochodzi z ziemi. Który? Facet, który wcina wykałaczki. A tu? Kto przybył z innej planety? Ta osoba. Kto używa laptopa jako podkładki pod kubek? Bolek, Stasia i Krzysiek urządzili sobie zawody w jeździe na rolkach, ale jedno z nich oszukuje. Kto? Krzysiek. Spójrz na jego stopy. Ma bardziej zaawansowane rolki. Wanda sprzedaje kwiaty. Słonecznik kosztuje 24 zł, a narcyz 9. Ile w takim razie trzeba zapłacić za kalię? Kalia kosztuje 1,50 zł. Kwiaciarka liczy złotówkę i 50 groszy za każdy płatek, a kalia ma tylko jeden. Jurek i Natalia jedzą kolację w eleganckiej restauracji. Znajdź trzy dziwne szczegóły na tym obrazku. Skrzypaczka gra strzałą. W kwiatach siedzi ropucha, a kelner serwuje nadgryzione jabłko. Emilia, Tadek i Piotr urządzili sobie zawody w pływaniu na czas. Kto z nich oszukuje? Tadek. Popatrz na jego szyję, jest tam mały chip. Wygląda na to, że jest robotem i nie może konkurować z ludźmi. Pewnego wieczoru Andrzej i jego żona Nina wcześniej poszli spać. W środku nocy mężczyznę obudziły dziwne dźwięki dobiegające z piwnicy. Jego żona zniknęła. Andrzej szukał jej w domu i wołał, ale kobieta się nie odzywała. Zszedł do piwnicy. Nagle, nie wiadomo skąd, wyskoczył straszny klaun i próbował pochwycić Andrzeja. Ale mężczyzna się tylko zaśmiał i powiedział: przestań się wygłupiać, mnie nie nabierzesz. Skąd wiedział? Spójrz na fotografię na ścianie. Nina i klaun mają identyczne trampki. Boguś każdego dnia przychodzi do tej kawiarni, ponieważ podkochuje się w tutejszej baristce Kasi. Dziś czekała na niego przykra niespodzianka. Na miejscu Kasi pojawił się jej zły klon. Skąd Boguś o tym wiedział? Wszystkie jej kolczyki i tatuaże zniknęły, a na skórze nie pozostały żadne ślady. Marek postanowił odnaleźć miłość i zainstalował sobie aplikację randkową. Znalazł tam trzy panie i polubił każdą z nich. Ela prowadzi podróżniczego bloga, jest weganką i uwielbia komedie romantyczne. Asia jest nauczycielką, uwielbia piesze wycieczki i pisze powieści. Basia jest naukowcem, dużo pracuje i dlatego nigdy nie była w poważnym związku. Lubi lody i zachody słońca. Niestety tylko jedna z tych kobiet jest prawdomówna. Pomóż Markowi umówić się z odpowiednią osobą. Na biurku Basi stoi zdjęcie ślubne, a więc kłamie.
Ela twierdzi, że jest weganką, ale na tym zdjęciu je hot doga, a na drugim steka, a więc też jest kłamczuchą. A zatem Marek powinien umówić się z Asią. Sylwia prowadzi internetowy sklep i choć wszyscy jej pracownicy mieszkają w tym samym mieście, spotyka się z nimi tylko online. Dziś rano do ich wideokonferencji dołączył obcy człowiek. O kogo chodzi? To ta pani. Wszyscy pracownicy mieszkają w tym samym mieście, a więc też w tej samej strefie czasowej, ale spójrz tylko na jej okno. U niej jest noc. Każdego roku, w ostatni weekend marca, Daniel wybiera się na wędrówkę po lesie. Tym razem jednak zabłądził. Błąkał się jakiś czas, aż w końcu natknął się na ten znak. Aby wydostać się z lasu, musi wybrać jedną z tych trzech ścieżek. Pierwsza prowadzi przez wioskę mutantów. Nienawidzą oni ludzi, więc jeszcze nikomu nie udało się stamtąd uciec. Druga wiedzie przez bardzo stary wiszący most, który znajduje się nad rzeką pełną ropuch i robali. Trzecia ścieżka prowadzi przez siedlisko dużej rodziny niedźwiedzi. Która droga jest najbezpieczniejsza? Jest już wiosna, więc niedźwiedzie wybudziły się z zimowego snu i prawdopodobnie są bardzo głodne. Danielowi byłoby też trudno samemu poradzić sobie z mutantami. Powinien więc wybrać drugą ścieżkę. Nawet jak wpadnie do wody, nic mu się nie stanie. Ropuchy i robaki nie gryzą. Róża upiekła pyszny czekoladowy tort. Ma to być prezent dla jej chłopaka. Dziewczyna schowała deser do lodówki i poszła na górę wziąć prysznic. Po jakimś czasie wróciła i odkryła, że ktoś pokroił tort i zjadł kilka kawałków. Róża przepytała swoich współlokatorów. Zosia powiedziała: jak śmiesz mnie oskarżać, przecież wiesz, że nie jem cukru. Paula oznajmiła: w ogóle nie wchodziłam dzisiaj do kuchni, mam dużo nauki. A Heniek powiedział: otworzyłem lodówkę 2 minuty temu, a tort był cały. Kto poczęstował się deserem? Nikt. Współlokatorzy zrobili Róży kawał. To nie jest ten sam tort, który upiekła dziewczyna. Przyjrzyj się uważnie, ma inny krem. Jej ciasto wciąż jest w lodówce schowane w pudełku na innej półce. Tomek jest na rozmowie kwalifikacyjnej. Kierownikowi działu HR spodobało się jego CV. Na koniec rozmowy zadał mu jeszcze jedno pytanie, by sprawdzić jego zdolność logicznego myślenia. Wykałaczki przedstawiają ławicę ryb płynącą ze wschodu na zachód. Jak sprawić, żeby płynęły w przeciwnym kierunku, przesuwając tylko 3 wykałaczki? Oto rozwiązanie. Wiktor jeździ na rowerze w parku. Nagle ktoś rzucił niebieską farbą w sprayu, trafiając w jego głowę. Chłopak stracił równowagę i się przewrócił. Znalazł 3 podejrzane osoby i postanowił je przepytać. Olek powiedział: siedziałem sobie na ławce i czytałem książkę. Blanka oznajmiła: jeździłam na rolkach i nie widziałam żadnej farby w sprayu. A Angelika powiedziała: malowałam graffiti, ale w pewnym momencie skapnęłam się, że ktoś podkradł mi niebieską farbę. Kto rzucił farbą w Wiktora? Angelika ma pobrudzone farbą palce, ale to normalne u graficiarzy. Olek ma plamy na koszulce, ale to tylko nadruk. Ale jakim sposobem Blanka pobrudziła sobie ręce, skoro nie widziała żadnej farby? Ania czeka w restauracji na swojego chłopaka Stasia. Mężczyzna pojawił się z pudełkiem pączków i ruszył w stronę dziewczyny. Niestety pośliznął się na mokrej podłodze. Co takiego chciał jej przekazać? Na pączkach widniał napis: wyjdź za mnie. Staś chce się oświadczyć. Franek poszedł się ostrzyc. Fryzjer powiedział mu tak: pan jest chyba turystą. Lubię ścinać włosy nieznajomym. Lepiej obsłużyć 2 przyjezdnych niż 1 tubylca. Franek spytał dlaczego. Jak myślisz, co odpowiedział fryzjer? Wiadomo, że więcej zarobi na 2 klientach niż na 1. Mam 100 nóg, ale nie chodzę. Brudzisz mnie, żeby poczuć czystość. Czym jestem?
Jestem miotłą. CIA wjechało rankiem do domu Krzyśka. Podejrzewają, że jest przestępcą. Chłopak sprzedaje innym złodziejom na Instagramie kradzione dzieła sztuki, ale chłopak wszystkiego się wypiera. Agenci przeszukali jego mieszkanie i znaleźli telefon. Spośród jego obserwujących wytypowali trzech podejrzanych. Kto jest przestępcą? To ten facet. Jego nick jest dosłownie ściśle tajny.